Siema, teraz jest filmik z drugim naszym autem. Jedzie aż 200 na godzinę, zobaczcie. 70 na sekundę, 200 na godzinę. Tutaj mamy szefa. Czekajcie, pomniejsze. Dobrze. O, zobaczcie. O, kluczyki są, ale są nieprzekręcane, dlatego radio nie działa. I zobaczcie, tu mam kierownicę, która się kręci. Nie zablokuje się teraz, bo są kluczyki w stacyjce, jak widzicie. Zaraz wam powiem, jaka marka. No może, chyba że jeszcze znacie, to już dobrze się po znaczku. Ale... nie wiem, czy się znacie. Tu mnie Maja dziś podrapała niechcący, bo ona ma takie pazury i ona jest taka. Taka, ma, nie ma jej kto obciąć. Ale nie robiła tego chcący, bo ona zawsze tak bardzo lubi mieć gości. Nie bójcie się, że to jakieś zakażenie czy coś tam. O! Tak pip, tak pip, ty bipczak, tylko nie tak, tylko tak. Nie, że tak przestaje czas, tylko tak i trochę takim innym jakby sposobem, ale bardzo podobnie. I tylko tak jak naciśniecie, to tak, to pipnie raz, a jak będziecie cały czas trzymać, to będzie tak jak to, tylko trochę innym, inny, inaczej będzie taki dźwięk trochę inny. Jak ktoś z was może mieć takie auto, to wiecie, powiem wam, że to Volkswagen Polo. To jak takie ma ktoś z was, ale nie wiem kto takie ma, to może wiecie, to na pewno wiecie. No, tutaj daje się bibka. Ale tutaj jest chyba poduszka powietrzna. Tamte auto jest niemieckie. Tamten Audi A3. A Volkswagen też jest niemiecki, bo my mamy niemieckie auta, bo fajnie robią. O. Zobaczcie, kołpaki wyglądają tak. Ładnie, ładne. O. Każdy taki sam. O, zobaczcie. Będzie może filmik. Jakieś kilka miesięcy, jak będziemy zmieniać koła na zimowe, bo teraz są letnie. To auto też jest niemieckie, bo to jest Audi, a to jest Volkswagen, to są niemieckie auto. Tak samo Opel są niemieckie i takie niektóre te marki. Tu jest nawet moje imię napisane. A tak jest wyposażony w tym. Zobaczcie. Jak pięknie. Tu jeszcze od mojego dzieciństwa. Tu jest pędzelek na farbki. Może kiedyś będę coś tam malował. Przy okazji może w zimie, jak nie będzie można wyjść na podwórko, to coś tam pomalujemy, pomajstersztykujemy. Już będę miał 10 lat. Teraz mam 9. Zobaczcie. Nagram tam któryś mojej rodziny, nie wiem, może ja będę kończył 10. Za rok wam mówię, urodziny 10 nagram. A teraz już nie, bo w tych urodzinach będzie bardzo dużo gości. I będą przeszkadzać w filmie. Ale biegów tutaj przy tym aucie również jest 5. Zobaczcie. 1, 2, 4 na górę. 3. Dobra. Zobaczcie sobie na wszystkie numerki, to znajdziecie ich 5.
Razem z tym R-ką jest 6, bo R jest do cofania. Ja się znam na autach, bo w dzieciństwie bardzo lubiłem auta, bo kiedyś mieszkałem w Krośnie, a tam w okolicach nie ma wiatraków. No to autami się interesowałem. A teraz tu tutaj mieszkałem w Haczowie, no to no, zaraz już się jadę na wróbli, to już mam wiatraki. Jeszcze się nawet wtedy tak nie interesowałem wiatrakami. Widzicie? To jest taka myszka. Taka myszka jakby taka. Taka klamka, może taka bardziej smyrdź dla psa to wygląda. Była już smyrdź na moim kanale, jak my szli na spacer z Molcią. Molcia lubi spacery. Ale tam nie chodzimy, bo tam zarosło trawą. Jak tam wykoszą, to będziemy tam chodzić. Jakieś 50 razy w życiu myśmy tam byli. No bardzo dużo tam chodzimy, ale tak wygląda. Powiadomienia przychodzą. No, powiem wam, że to jest Volkswagen Polo. Naprawdę, pokażę wam go zaraz od zewnątrz. Ale przy tym aucie jest tył znaczek. Widzicie? Ale z przodu też jest. Zaraz otworzymy, tylko chcę wam pokazać. Takie ładne jest. Taka Europka. PL. To się maska otwiera. Ale nie wiem, czy nie zamknięty na klucz. Bagażnik zamknięty. Z tyłu też pozamykamy. Ale sprawa jest otwarty, to możemy wejść. Bo moja mama się bardzo boi o swoje auto. Jest o 5 lat starsza od tamtego, odkąd je zrobiono. Robiła je firma marka Volkswagen, bo widzicie znaczek Volkswagena. No i takie to auto moje już jest. Takie bardzo ładne, co nie? Tu jest radio z Philips, bo tam mam spiomer, ale to jest Philips. Zobaczcie. Tu jest USB, czy tam pendrive, jedno i to samo. A tutaj się tu włącza awaryjnie. Tutaj akurat awaryjnie mi jest ładniej. Bo tam się tu włącza, a to tutaj mamy klimę. A tutaj się mamy awaryjne. Ale tam też jest bardzo ładnie. Jest tam inny zapach. Tutaj jest inny. Tutaj się daje gaz. O, tam gdzie naciskam, tutaj tym się chyba cofa, a tym się zmienia bieg i się hamuje. Tutaj jest nawet moje imię napisane. Czekajcie, gdzie on jest. Szymon, czekajcie. Dobra. Tu się chyba jakieś paliwo daje. Ja tak pukam. Biegi się ruszają oczywiście. Tutaj mamy taką półeczkę. Tutaj mamy dużo śmieci, ale no to paliwa mamy dużo. Jest natankowany. No to pokażę wam go jeszcze takie od tyłu. O, niemieckie auta, zobaczcie. Raffi, nie wiem jak to się czyta. No to wszystko na ten filmik. No to mogłoby być, no nie wiem. Czy to już się żadne z wami, czy jeszcze nie? Mógłbym jeszcze 6 minut nagrywać, żeby mi to na YouTube dali, ale to bym już skończyli. Ale jeszcze póki i co mogę dać, mogę dawać jeszcze na YouTube, są takie minuty. To pokażę wam kierownicę. Tylko muszę sobie ustawić, żeby
Och, on farby mógł. Tu jak ściśniecie, to nie wiem, czy jest bibczek, bo moja mama zawsze tutaj daje. Taci, bo mnie kuzyn tak nauczył, on ma 3 lata. I bardzo go kocham. On mnie tak nauczył. Czyli mój tata. Tam. Bip, czy jak mój wlezie, bo jego to mnie interesuje. Czy to tam się naciska, czy to tu. A moi dziadki nie mają prawa jazdy. Znaczy, obydwoje dziadki mają, a obydwoje babcie nie mają. Tu się chyba ciepło włącza, a ja nie. Ciepło się włącza tu. Oj, nie wiem, czy się nie przesadził. Dobra, muszę spitolić na niebieskie, bo jest taki upał, a ja na ciepło włączam. No to by było na tyle, no to wszystko na tym filmie. No to cześć, tylko pokażę wam jeszcze o te gadżety. Zobaczcie, jakie. Widzicie tam te strzałki? To są awaryjne. Nie, że jedziecie w tą stronę i w tą, bo się tak przecież nie da. To są jak na przykład czekacie na kogoś, czy tam. Czy tam auto się wam popsuło? No to wszystko na ten. No to cześć. Czekajcie. O Boże, to. Czekajcie, pokażę wam jeszcze. O, telefon tam wam włożę. Tylko czekajcie, coś zrobię. Muszę wyłączyć ten. Już auto wraca, nie bo mi źle troszkę wyjdzie. Ale później sobie włączę. O. No to wszystko na ten filmik. No to na razie by mogło być wszystko. No to tam już będzie wszystko. No to. Czy nie nagrało? No to wszystko, no to cześć, pa!